Czarek, jak był w Nowym, nie, gdzie to, w Nowym Jorku i tam, gdzie te statki odpływają na tą wyspę, tam gdzie... Ellis Island. Tak. I pojechał na tą wyspę i tam znajduje się muzeum tych wszystkich, co przyjeżdżali, tych pierwszych osadników. No. Jak tylko była taka moda wyjazd do Ameryki, to zaraz ten dziadek pojechał na wywiad, zorientował się, trochę tam coś zarobił i wrócił, a miał 8 dzieci i te najstarsze, 2 córki. Przeważnie córki były. Większość córek było 2 czy 3, nie wiem. I 2 pojechały i jedna, ta pierwsza nazywała się Augusta, a druga Antonina. To ta Augusta w Nowym Jorku mieszkała, a Antonina mieszkała w New Jersey, gdzieś tam u jakiegoś fabrykanta była taką gosposią domową. No właśnie. No nie wiadomo, że Czarek szuka ciągle, a nie wie, jak po mężu ona się nazywała, nie wiemy, bo wiemy, że miała jednego syna, ten syn może żyć jest. Także, a później one już trochę zarobiły, to przestały, babka to nazywała fiszkartę. Fiszkartę, to znaczy bilet na statek, bo przed tym, teraz by podróżujecie samolotem, a przed tym był statek, który 2 płynął, czy więcej nawet, to oni to nazywali fiszkartę. I przysłali mojej mamie też, ale jej siostra, któraś ta Augusta albo ta Antonina mamie przysłała, a i komuś drugiemu. I 2 osoby miały następnie jechać i taka siostra była starsza od mojej mamy, ale tamta ją nie lubiła i nie przysłała dla niej karty, tylko dla mojej mamy. I tamta ją tak prosiła, mówi, ty jesteś młoda, jeszcze tego ja pojadę, ja tobie przyślę i pojedziesz za rok. Tamta nie jest zapisana, tylko moja mama tam, bo ona na karcie była. Miała brata, jak ja się urodziłam, to on wtedy wyjeżdżał i był na moich chrzcinach jeszcze. I był taki, że lubił wódkę wypić, a jak wypił, to szalał. I to były ostatnie dni karnawału, te chrzciny się odbywały, to się nazywały zapusty. Ostatni dzień, że później już tańczyć nie wolno, do północy tylko wolno. I wtedy te chrzciny się odbywały. No i on był na tych chrzcinach między innymi. I druga taka siostra mojej mamy, która pojechała również, razem z nim wyjechała. Ale jej ojciec, jej mąż był chory, coś, jakąś chorobę miał na oczy, trochyma czy jakaś tam. I jego do Ameryki nie puścili, tylko pojechał do Brazylii. Musieli być zdrowi wszyscy. A on miał coś, jakąś chorobę na oczu. Czarek to wszystkich znalazł, tą Antoninę, to wszystko. I między innymi jest napisane, że moja mama tam przyjechała. A ona wcale nie przyjechała, tylko karta była na jej imię, nazwisko, a pojechała tamta. Mama ustąpiła jej tą kartę. I ona pojechała, jak pojechała, to nawet ani jednego listu nie napisała. Taka małpa była. Bez śladu. Jezus, ja to gruba, szeroka, a krótka. A no bo ten telewizor tak rozszerza. To chyba gdzieś jeszcze tam w kamieniu, a to w Lwowie, to jest Lwów już. A tamto zdjęcie to na pewno tam jeszcze w kamieniu. A to jest Dorf, popatrz jaka skleroza. Wiem, że tylko koniec Dorf, a to nazwiska tej hrabiny Beckersdorf. Ona się nazywa Beckerska. I od tego ona sprowadzała Niemców do Polski, bo w Niemczech była wysoka kultura, uprawy ziemi i tak dalej. To ona tam mieszkała w Beckersdorfie i to się inaczej nazywało. Ale jak sprowadziła później tych Niemców tam i cała ta strona, oni nowe wybudowali sobie domy i tam powstała ta wieś i nazwano ją Beckersdorf od nazwiska tej hrabiny. Dziadek, mój dziadek, tak.
mieszkał w Nowym Tyczynie, a Aha. Nowy Tyczyń to była taka kolonia, osada koło Pantelichy, tak razem Pantelicha i oni nowy dom wybudowali, bo to wszyscy tacy albo niemieckiego pochodzenia coś tam mieli, a wujek Tadzik wyczytał, że ten dziadek mój, który ożenił się z Niemką, to on wcześniej był, jego rodzina Orlitów oni się nazywali, to w Czechach tam mieli jakąś polską kolonię. I oni kilku, nie tylko on sam, tych Orlitów było kilku, braci i jakiś dalsi krewni i inni jeszcze, też tak przyjechali jak ci do Polski Niemcy, to oni z tych Czech wrócili do Polski i wybudowali sobie nowe całe osiedle. I to się nazywało Nowy Tyczyn. Ale było tam dużo Niemców też. I to tak Neu Tyczyn nazywali, bo to z niemieckiego, nie wiem dlaczego. Ale tam całe dzieje w tej książce jest o tym Nowym Tyczynie. Wujek Czarek to tam nawiązał kontakt z tym właśnie z Opola, co tą książkę napisał, to on mówi, że oni tam jadą przynajmniej raz na rok albo dwa i tu wśród Polaków robią zbiórkę. Każde trochę pieniędzy da i kupują takie różne rzeczy, których oni tam nie mają i im zawożą, tym Polakom, bo oni strasznie tam biedują. Na tej Ukrainie tam jest marne życie. Tam nie ma w ogóle, ja nie wiem, ta droga, ta główna droga w tej mieście moim, to tak jak była, to jeszcze ten trotuar został wykrzywiony, to ten stary trotuar, nic nie wymieniają, ta droga, to wszystko, nic się nie dzieje. I oni pomagają im. Babka, moja mama stale opowiadała, jak to w czasie wojny ich zawieźli, to u nich wojna i Rosjanie przyszli, ale ta pierwsza wojna, nie ta druga. I Rosjanie z Niemcami się bili. I przyszli i mówię, za pół godziny, żeby was tu nie było. Wszyscy, cała wieś musieli opuścić. I to dziadek, moja babka pochodziła właśnie z tego Beckesdorfu. I była Niemką. I dziadek mówi, nic tylko do twoich rodziców pojedziemy, bo co będziemy robić. I miał dwa konie porządne, duży fur taki, tą furę taką, bo ta furę na zależności od potrzeby, jak w lecie, w zimie to na sanie zamieniali, a w lecie jak żęcie tego zboża, trzeba było snopy wozić, to rozciągało się ten wóz taki duży. I on rozciągnął i wszystko, co mógł zabrać ze sobą, co potrzebne, włożył na ten wóz i dzieci i pojechali do tego Beckesdorfu i tam cały rok byli w tym Beckesdorfie, bo tam wojna raz, tych wypędzili później, czy tych wypędzili, także ani jednego domu nie zostało. I po roku czasu w Beckesdorfie, kiedy już trochę się uspokoiło, jak gdyby ta wojna przesunęła się gdzieś dalej, już miała się w ogóle kończyć, to ci Niemcy tam w tym Beckesdorfie, ta rodzina dała dziadkowi mąkę, worek mąki, worek jakiejś kaszy, co do jedzenia i wszystko, co się, ziemniaków, co się dało, cały wóz nabrał i te dzieci poskładał, pojechał i przyjechali, to 30 kilometrów jest, bo my jechaliśmy, to zmierzyliśmy 30 kilometrów do tego Beckesdorfu od tamtej Pantelichy. No, to by się nazywał Neu Tyczyn, bo oni taka kolonia jakby niemiecka też była. I jechali i tak pomału jakoś te 30 kilometrów, to dla konia to jest dosyć dużo. I noc ich zastała, jadą, ciemno jest i w pewnym momencie te konie skręciły w bok, wjechały w bok i stanęły. I dziadek mówi, no nie ma co, nie będziemy, niech tu konie już stanęły, to staniemy i tu przenocujemy, a jutro pojedziemy dalej. I tam rozłożyli sobie jakoś na tej furze to spanie, na tym wszystkim poprzykrywali się, przenocowali, rano się budzą. Patrzą się, a oni są na swoim podwórku. Konie pamiętały.
zawsze skręcały w to miejsce i wiedziały. I konie wjechały na podwórku po prostu, aż trudno uwierzyć. Ale patrzą się, zarośnięte to podwórko, takie zburzane, ani jednego domu nie ma. Bez śladu.